Drodzy mieszkańcy, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i realizując zgłaszane przez Was potrzeby, miło mi poinformować, że już od jutra Apteka Niebieska przy ulicy Żwirki Wigury w Myślenicach będzie pełnić codzienny, całodobowy dyżur. Pozostałe 10 aptek, mimo deklaracji ze strony starostwa o sfinansowaniu nocnego dyżuru w kwocie około 150 zł za godzinę, odmówiły. Ze zrozumieniem przyjąłem ich odmowę, gdyż jak wcześniej podkreślałem, a niektórzy nie chcieli wierzyć, brakuje magistrów farmacji niezbędnych do prowadzenia tego typu dyżuru. Jesteśmy pierwszym samorządem w Polsce, który zdecydował się na taki krok. Wcześniej wysłaliśmy również pismo do polskiego Sejmu w celu zmiany tych skrajnie niekorzystnych przepisów dla mieszkańców i pacjentów. Wszystkie podpisy, które Państwo zebraliście pod petycją w tej sprawie, przekażemy również posłom naszego okręgu wyborczego, tak aby mieli świadomość, jak ważne to dla Was sprawy. Postulujemy, aby magistrzy farmacji nie byli koniecznością do pełnienia całodobowych dyżurów, wystarczyliby tylko technicy farmacji. Dążymy również do tego, aby na terenie szpitala powstała całodobowa apteka, którą poprowadzi podmiot zewnętrzny. Z tego miejsca chcielibyśmy wszystkim burmistrzom i wójtom powiatu myślenickiego za deklarację pomocy finansowej podziękować. Dla dobra mieszkańców potrafiliśmy wspólnie połączyć siły.